Tekst Manny na 10 września. Niech żadne zepsute słowo nie wychodzi z waszych ust, ale tylko dobre, dla zbudowania, gdy trzeba, dla udzielenia łaski słuchającym. Efezów rozdział 4 werset 29. Komentarz parauzyjny. Człowiek o zdeprawowanych upodobaniach zasłania się sumieniem twierdząc, że mówienie prawdy jest zawsze właściwe. Gdy Bóg potępiał obmowę i oszczerstwo jako uczynki ciała i diabła, nie mógł mieć zatem na myśli, że mówienie prawdy jest obmową, lecz musiał mieć na myśli wypowiedzi fałszywe, nieprawdziwe. Takie rozumowanie jest wielkim błędem. Obmowa jest obmową bez względu na to, czy mówi się prawdę czy fałsz i za taką uważana jest nie tylko przez prawo Boże, ale także przez prawa ludzi cywilizowanych. Obmową jest wszystko to, co wypowiedziane jest z zamiarem zaszkodzenia drugiemu, bez względu na to, czy jest to prawdziwe czy fałszywe, a prawa ludzkie zgadzają się z prawem Bożym, że takie szkodzenie drugiemu jest złem. Reprint numer 2442. Komentarz epifaniczny. Nieprzyzwoita mowa to wszystkie słowa, które mają skłonność deprawować drugich pod względem fizycznym, umysłowym, moralnym i religijnym. Jest tak wiele takich mów, że powinniśmy być czujni, by przeciwdziałać ich wpływowi. Jako sól ziemi, powinniśmy wyrażać tylko takie myśli, które mają przyprawiający, odżywiający i konserwujący wpływ na ciało, umysł i serce człowieka. Słowa są największą potęgą w świecie, a najpotężniejsze są te słowa, które wyrażają myśli Boże. Na ile to możliwe, używajmy naszego języka do wyrażania tylko boskich myśli, przez co staniemy się błogosławieństwem dla każdego dobrze usposobionego serca. Równoległe cytaty według tak zwanego przekładu dosłownego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, SNPD. Psalm 5 werset 10, gdyż nie ma w ich ustach stałości, ich wnętrze to zmienność, ich gardło to otwarty grób. Swym językiem, tylko, schlebiają. Psalm 52 werset 4, knujesz zgubę. Twój język wyostrzony jak brzytwa, dopuszcza się zdrady. Psalm 73 wersety od 7 do 9, oczy wychodzą im z tłuszczu, przechodzą ponad wyobrażeniami serca. Przydzą i mówią złośliwie, wyniośle grożą przemocą. Swoje usta ustawiają na niebie, a ich język chodzi po ziemi. 1 Koryntów rozdział 15 werset 33, nie łudźcie się, złe więzi towarzyskie psują dobre obyczaje. Efezów rozdział 5 wersety 3 i 4, nie rząd zaś i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym, również nieprzyzwoitość i głupia mowa lub błazeństwo, które nie przystoją, lecz raczej wdzięczność. Kolosensów rozdział 3 werset 8, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko, gniew, porywczość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z waszych ust. Rozdział 4 werset 6, wasza mowa, niech będzie, zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odnosić się do każdego. 1 Tesaloniczan rozdział 5 werset 11, dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Kolosensów rozdział 3 werset 16, słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie, z całą mądrością nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, z wdzięcznością nucąc w waszych sercach Bogu. 5 Mojżeszowa rozdział 6 wersety 6 i 7, niech te słowa,
które ja ci dziś przykazuję, będą na twoim sercu. Będziesz je wpajał w swoich synów i będziesz rozmawiał o nich, przebywając w domu i odbywając drogę, kiedy kładziesz się i wstajesz. Malachiasza rozdział 3 wersety 16 i 17. Inaczej rozmawiali bojący się Pana, każdy do swego bliźniego, a Pan zwrócił na to uwagę i usłyszał, i zostało to zapisane w zwoju pamiętnika przed jego obliczem, dla bojących się Pana i poważających jego imię. I będą dla mnie, mówi Pan zastępów, na dzień, w którym ja przygotowuję cenną własność, i oszczędzę ich, jak człowiek oszczędza swojego syna, który mu służy. Przypowieści Salomonowe rozdział 15 werset 7. Wargi mędrców rozsiewają wiedzę, nie tak jest, w przypadku, serc głupców. Ewangelia Mateusza rozdział 12 wersety 36 i 37. Mówię wam zaś, z każdego bezużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dniu sądu. Gdyż na podstawie swoich słów zostaniesz usprawiedliwiony i na podstawie swoich słów zostaniesz potępiony. Tytusa rozdział 3 werset 2. Nikomu nie bluźnić, nie wdawać się w spory, być uprzejmi, wszystkim ludziom okazujący wszelką łagodność. Jakuba rozdział 3 wersety od 2 do 8. Często bowiem potykamy się wszyscy. Kto nie potyka się w słowie, ten jest człowiekiem doskonałym, zdolnym opanowywać całe ciało. Jeśli zaś koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Oto i okręty, choć są tak wielkie i gnane przez silne wiatry, kierowane są przez maleńki ster, dokąd zechce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, a pyszni się wielkim. Oto jak wielki las podpala tak mały ogień. Język jest ogniem. Świat nieprawości to język umieszczony wśród naszych członków, plami, on, całe ciało i rozpala cykl życia, sam, rozpalony przez gehennę. Bo wszelki rodzaj, dzikich, zwierząt i ptaków, i płazów, i stworzeń morskich ujarzmiany jest i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Nikt z ludzi natomiast nie jest w stanie ujarzmić języka, krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Rozdział 4 werset 11. Nie obmawiajcie jedni i drugich, bracia. Kto obmawia brata lub osądza swego brata, obmawia prawo i osądza prawo. Jeśli zaś sądzisz prawo, nie jesteś wykonawcą prawa, ale sędzią. 1 Piotra rozdział 2 werset 1. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelki podstęp, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę. Pieśni 116, 154, 275, 122, 49. 44, 296. Wiersze Brzasku, 96. Jakiego przyjaciela mamy w Jezusie? Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 4770. Tekst manny na 10 września. Niech żadne zepsute słowo nie wychodzi z waszych ust, ale tylko dobre, dla zbudowania, gdy trzeba, dla udzielenia łaski słuchającym, Efezów rozdział 4 werset 29. Pytania, jaki był charakter mojej mowy w tym tygodniu? Dlaczego tak było? Jakie były jej wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.